Cześć wszystkim, z tej strony Piorun. A dzisiaj sobie jedziemy. Nowe złośliwe oprogramowanie Bifrost dla Linuxa ukrywa swoje ślady za domeną VMware. 1 marca 2024. Oczywiście reklamy dla idiotów. Nowy wariant Linux z trojanem zdalnego dostępu Bifrost RAD wykorzystuje kilka nowych technik unikania zagrożeń, w tym wykorzystanie fałszywej domeny utworzonej tak, aby pojawiła się jako część VMware. Wykryty po raz pierwszy 20 lat temu Bifrost jest jednym z najdłużej występujących zagrożeń RAD, infekuje użytkowników poprzez złośliwe załączniki w wiadomościach e-mail. Ja wszystkie e-maile usuwam, nawet jeżeli od kogoś dostaję, to usuwam. Nie klikam w żadne linki. Zawierający ładunek, a następnie zbiera poufne informacje od hosta. Sieci Paolo Alto. Sekcja 42 podają, badacze zauważyli ostatnio gwałtowny wzrost aktywności Bifrost, co skłoniło ich do przeprowadzenia dochodzenia, w której ujawniono nowy, bardziej ukryty wariant. Nowa taktyka Bifrost. Analiza najnowszych próbek Bifrosta przeprowadzona przez badaczy z Unit 42 ujawnia kilka interesujących aktualizacji, które zwiększają funkcjonalność szkodliwego oprogramowania i możliwości unikania zagrożeń. Po pierwsze, serwer dowodzenia i kontroli C2, z którym łączy się złośliwe oprogramowanie, korzysta z domeny download vmware.com, która wygląda podobnie do legalnej domeny vmware. Dzięki czemu można ją łatwo przeoczyć podczas inspekcji. Fałszywą domenę można rozwiązać, kontaktując się z publicznym narzędziem do rozpoznawania nazw DNS z siedzibą w Tajwanie, co utrudnia jej wykrycie i zablokowanie. Jeśli chodzi o złośliwe oprogramowanie, plik binarny jest kompilowany w uproszczonej formie bez debugowania informacji tabel, symboli, co utrudnia analizę. Bifrost zbiera nazwę hosta, ofiary, IP, identyfikatory procesów, a następnie wykorzystuje kryptozapisuje RC4, zabezpieczyć go przed transmisją, a następnie wysyła go do C2 przez nowe gniazdo TCP. No i tu macie pokazane mniej więcej, jak to wygląda. Kolejnym nowym odkryciem podkreślającym raporcie sekcji 42 jest wersja Bifrost ARM. O, nawet na to się pojawiła, która ma tę samą funkcjonalność do próbki x86 analizowane w tym artykule. Pojawienie się tych struktur wskazuje, że następnicy zamierzają je rozbudować zakres ukierunkowania na architektury oparte na ARM, które są obecnie coraz bardziej powszechne w różnych środowiskach. No tak, bo szczerze, możecie sobie komputerek ARM, czy nazwę na przykład Raspberry Pi, przerobić tak, że może być waszym domowym głównym komputerem zarządzającym ogrzewaniem, światłem i tam czym to sobie będziecie jeszcze chcieli. Choć Bifrost może nie być zaliczany do wysoce wyrafinowanych zagrożeń ani do najbardziej rozpowszechnionych szkodliwych programów, odkrycia dokonane przez zespół Unit 42 wymagają wzmożonej czujności. Nie dziwię się i popieram. Twórcy RAD wyraźnie dążą do udoskonalenia go w bardziej ukryte zagrożenie, które może atakować szerszą gamę architektur i systemów.
No i koniec. No i tutaj ktoś się wypowiedział na ten temat. Dobra, trzymajcie się i na razie. Pozdrawiam, Piorun Burza Elektryk, naczelny inżynier w tej miejscowości.